Głównym celem 32. Międzynarodowych Biegów imienia Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu było propagowanie sportu i czynnego wypoczynku, zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. Już sam start dla wielu był przezwyciężeniem swoich słabości, a dobiegnięcie do mety naprawdę życiowym sukcesem, bo przecież dystans 10 km to jest coś. Najważniejszy cel dzisiejszej imprezy to chyba propagowanie sportu, a dokładnie aktywnego wypoczynku. Tak, zgadzam się z panem. Te wyniki sportowe i miejsca są ważne dla uczestników, ale dla organizatorów, dla mnie jako prezydenta miasta jest najważniejsza ta idea propagowania ruchu i wysiłku fizycznego. I druga sprawa, że ci, którzy startują po raz pierwszy, a takich dzisiaj jest sporo, żeby w siebie uwierzyli. Bo niestety tak jest, że naprzód dominuje obawa, że a czy ja dam radę, a jak ja się będę czuł, a jak ktoś przebiegnie i zobaczy, ja tu przed chwilą rozmawiałem z tymi młodymi chłopcami, większość jest niezmęczona, a mogłem szybciej biec, mówią. Nie? Czyli oni się przekonali, że to jest coś takiego strasznego i myślę, że tak samo osoby starsze, już mieszkańcy Grudziądza, nieco starsi, jak wyjdą z domu i spróbują, że to nie jest nic takiego, czy pomaszerować z kijkami, czy zrobić sobie marszobieg i uwierzą w siebie, to już będą jeszcze bardziej ćwiczyli niż w tej chwili to jest. Każde zwycięstwo w takim biegu to wynik ciężkiej, wieloletniej pracy nad kondycją fizyczną, ale też walka z samym sobą, przezwyciężeniem swoich słabości. No, zwycięzca dzisiejszego biegu, rywalizacja duża. Wie pan co, no, przyjechaliśmy tutaj drużyną, żeby rywalizować w Grand Prix. Nie myślałem, że zakończy się to tak wspaniale. Biegło się, powiedzmy tak, dobrze, ale nie najłatwiej. Były podbiegi, było trochę pod wiatr, więc trasa taka dosyć wymagająca. W tym roku jest tu drugi bieg, który udało mi się wygrać, a tak były to pozycje druga, trochę poza podium. Także no, ta forma na jesień teraz widzę jest i bardzo się z tego cieszę. No dzisiaj taka impreza promująca w pewnym sensie sport. Sport, czynny wypoczynek. Wie pan co, ja byłem tu zaskoczony przed startem, gdzie całe setki dzieciaków startowały, kończyły. No jest to coś wspaniałego, organizacyjnie coś pięknego, nie? Wspaniała zabawa. Niezależnie od ilości zdobytych tytułów, zwycięstwo zawsze cieszy, tak jak Arletę Meloch, zawodniczkę Olimpii Grudziądz, która ma już za sobą wiele udanych startów. Cieszę się, że to ja byłam tą zwycięzczynią, która wygrała w tym biegu, ale ogólnie tu nie chodziło tak zupełnie o zwycięstwo, tylko chodziło, by uczcić pamięć Bronisława Malinowskiego i dla mnie wynajmniej był to najważniejszy dzisiaj cel, by uczcić pamięć i po prostu by pogoda nam sprzyjała, a sprzyjała i uważam, że dzisiejsza impreza była bardzo udana i by w przyszłym roku było tak samo. Pierwsza kobieta na mecie nie miała w tym dniu konkurencji, jednak w każdym biegu daje z siebie wszystko, nie oglądając się na inne zawodniczki. Jak z konkurencją w trakcie biegu? Z konkurencją jest różnie, bo wiadomo... No, w tym akurat dzisiejszym konkretnym, czy były inne zawodniczki, które mogły się z panią równać? No po prostu muszę powiedzieć w ten sposób, że no, przygotowywałam się do startu, na rozgrzewce i tak dalej, także przyszedł czas do startu i nawet nie było czasu tam patrzeć, a kto jest i tak dalej. Po prostu ja uważam, że... Każdy patrzy po prostu na siebie i na przykład nieważne... Czyli pełna koncentracja. Tak, i nieważne, czy na przykład mam lepszą przeciwniczkę, czy słabszą, po prostu patrzy na swoje możliwości. Ale na pewno tutaj przeciwniczki dopingują do lepszego wyniku, prawda? No na pewno, tak. I po prostu, ale wiadomo, każdy biegnie w danej dyspozycji, na jaką jest w danym dniu przygotowany. Nową konkurencją w tym roku jest bieg Nordic Walking. Zawodnicy tej konkurencji wystartowali razem z maratończykami. W tym roku jakby nowa konkurencja. Wprowadzamy już na stałe marsze Nordic Walking, czyli z kijkami, dlatego że coraz więcej osób biega. Mają swoje takie fajne trasy w Rudniku, ale uznaliśmy, że przy tej okazji również chcą uczcić pamięć Bronka, bo jest ogromna widownia, ogromna ilość ludzi temu przygląda, a być może wielu z nich też pójdzie z kijkami. Wiesz, to jest taka zachęta dla tych, co siedzą na trybunach, żeby też wziąć te kijki i ruszyć do boju. Pierwszym z patyczaków na mecie okazał się Mirosław Maszkowski. To znaczy jeżdżę na takie zawody Nordic Walking, Puchar Pomorza, Puchar Polski, ale generalnie startuję na 10 km. Natomiast 10 km, ale bardzo szybko
trasa była asfaltowa, piękna pogoda, coś tak wyszło. Aż trudno w to uwierzyć, ale zwycięzczyni Nordet Walking kobiet trenuje dopiero od pół roku. Rywalizacja? Trudna? Nie widziałam tutaj nikogo takiego. Młodzi ludzie. W tym dniu trudno było chyba znaleźć kogoś, kto w biegu nie brał udziału. Czyli nie było łatwo. Nie było łatwo. To jest bardzo proszę, nie spróbuję. Nawet samemu w niedzielę. To nie, to się wydaje prostsze niż naprawdę jest. Zwycięzców w biegu było więcej w różnych kategoriach wiekowych. Były nawet rodzinne biegi. Powiedzieć, że to już chyba rodzinna tradycja. No jak najbardziej, od 3 lat staramy się z żoną, z córką trenować i jeździmy z zawodów na zawody. To pierwszy taki sukces, czy już kolejny za rodzicami? Kolejny. Mama też utytułowana w dniu dzisiejszym. Tak, oczywiście. Drugie miejsce dla mnie sukces, ja jestem zadowolona. Kategoria K6, pierwsze miejsce, bieg wspaniały, pogoda piękna, słoneczna, no teren, super kibiców, dużo na ulicach, naprawdę wspaniale, warto było przyjechać. No i na zakończenie, jak zachęcić innych do aktywnego wypoczynku? Co można powiedzieć innym, żeby ich zachęcić do biegania? No na pewno aktywność fizyczna daje samą satysfakcję, żeby po prostu coś robić w życiu, ruszać się, bo to jest taka frajda i no co niektórzy może mają talent, którzy mogliby się rozwinąć bardziej i osiągać sukcesy, no mniej więcej może też jak ja. Co pan powiedziałby tym, którzy dopiero chcą zacząć biegać? Jak ich zachęcić? Najważniejsze, upór, systematyczność i cierpliwość. I tego się trzymać.